Cześć wszystkim, z tej strony Raon, witam was w kolejnym odcinku z Destiny. I oczywiście jesteśmy na Marsie. Jedna misja jest już za nami, słuchajcie, Exclusion Zone to ostatnio robiliśmy. Odblokował mi się oczywiście Strike na levelu 18, będę musiał przetestować, ale to już poza nagrywaniem. No i oczywiście nas interesuje ta misja, The Garden Spire, level 16. I cóż tu mogę powiedzieć wam na temat mojej postaci? Słuchajcie, mam 21 poziom, nie wiem, który poziom miałem ostatnio, ale chyba coś koło 18? Chyba tak. I tak jak mówiłem, do 20 możemy bić tutaj normalnie na expie. Później musimy, słuchajcie, zbierać takie specjalne światła, light to się nazywa, czyli światło inaczej. One są umieszczane w różnych zbrojach i po prostu te punkty się sumują. Gdy tam dojdzie jakaś... Gdy one dojdą po prostu do jakiejś określonej liczby, to wtedy wbija nam się dodatkowy level. Wiadomo, czym lepsza zbroja, tym więcej tych punktów światła mają. No a czym więcej tych punktów światła, tym większy level będziemy my mieli. Tak to działa w tej chwili. Oczywiście jest jeszcze podklasa, która mi się też aktywowała na 15 levelu, jest to Defender. Mówię tutaj o klasie Tytana. To jest jego podklasą Tytana jest po prostu Defender. Ale praktycznie z niej w ogóle nie korzystam. Tam musiałbym od nowa wszystkie po prostu skille rozdawać. A nie chce mi się, nie chce mi się. Skille, co do skilli, słuchajcie. Skille normalnie widzę, że tutaj dostaję co jakiś czas. Nie wiem na jakiej zasadzie to jest teraz zrobione. Ale skille, bo zawsze po zdobyciu po prostu levela dostawałem jeden skill. Teraz te skille także dostaję, ale level stoi w miejscu i ten level właśnie tylko podnosi się dzięki różnego rodzaju ekwipunkowi z światłością. Ale dobra, my oczywiście lądujemy w Garden Spire. No zobaczymy, zobaczymy. Mam 21 level, mam troszeczkę lepsze pukawki. Uważam, że nie będzie tak ciężko, nie będzie tak ciężko. I have a plan to charge the Gate Lord's eye. Deep in their war base, the Cabal are sitting on a Vex spire that connects to the Black Garden Gate. We free that spire, we can charge the eye. We'll be hitting the Cabal where they're strongest. So I hope you're ready for war. Here we go. Let's fight our way into their war base. Warbase, tak? No dobrze, słuchajcie, mamy oczywiście nasz punkt docelowy. Bridge the Warbase, fight into the Cabal greatest stronghold. In the Scablands where they protect Avex Spire capable, czy jakoś tak, of walking the Gate Lord Eye. Okej, no dobra, jak coś słyszę już z Fortecą, to... No dla mnie to nie jest za ciekawe. To na pewno duża horda tam będzie tych naszych upadłych czekać. O, już tam czeka jakiś misio. W sumie. No właśnie, to jest moja spluwka. Phalanx, level 16. Kurczę, może wiecie co? Ja sobie zmienię tutaj na snajpereczkę. Spróbuję go tutaj tak po cichutku w głowę trafić. Nie ruszaj. Stój. Dobra, dostał, ale... Jak widzicie... Kurczę, przecież obok tej tarczy celowałem, a jednak nie wykończyłem go. Tamten jest akurat zasłonięty. No nic, chyba będziemy musieli, wiecie co, podejść do nich. Jak to wygląda? Jest was dwóch, tam widzę, że dwóch kolejnych wyszło. No więc zabawa nas nie ominie. Okej, ale widzicie, damage dosyć pokaźnych rozmiarów jest w porównaniu z ostatnim odcinkiem. Więc dosyć fajnie ich się tu klepie, muszę przyznać. O, mamy jakiś przedmiot, rzadki przedmiot. Te na niebiesko, które wypadają, to są rzadkie przedmioty. Zielone to są mniej rzadkie. Legendarne to chyba fioletowe, ale z tego co tam zauważyłem, to chyba ani razu mi taki przedmiot nie wypadł. No i są jeszcze egzotyczne. Egzotyczne, nie wiem jaki mają kolor, ale jeszcze nie zdobyłem żadnego. Więc nie mogę się tu pochwalić, a szkoda, bo te zbroje podobno są dosyć kozackie. I taka jedna zbroja by mi się na pewno tutaj przydała. Ostatnio troszeczkę próbowałem potyczek w PvP.
I muszę powiedzieć, że słabo mi to idzie, bardzo słabo. I nie wiem, czy mi się uda zdobyć w ogóle trofea dotyczące eliminacji tam chyba 100 Hunterów, 100 Warlocków i 100 Tytanów. Oczywiście 3 są trofea, to są chyba bardzo rzadkie. Albo rzadkie. Więc no będzie ciężko i nie wiem w ogóle, czy to zdobędę. Dopiero chyba mam z 6 na liczniku i to jest ogólnie 6 zabitych. Gdzie jest Warlock, Tytan oraz Hunter. Ale wiecie, aby setkę, razem chyba trzeba 300, po prostu, tak, razem trzeba chyba 300 wyeliminować, żeby te trofea wpadły. No jest to ciężko, no jest to ciężkie zadanie. I dobrze, mam nadzieję, że jakieś trofeum tutaj wpadnie jeszcze za zaliczenie kampanii, nawet nie wiem, czy jest takie tu. Ale powinno być, oczywiście jest jakieś trofeum dotyczące założenia legendarnych zbroi, wszystkich legendarnych elementów, czyli hełmu, zbroi oraz butów, no i no, jak się nazywa, na przedramię, kurczę, jak to się, na ramienniki jakieś czy coś takiego. O, jest goblin, hobgoblin 1, goblin zwykły 2. Dobrze, was mamy z głowy, no nie powiem, dosyć szybko padają muszki. A my musimy iść gdzieś tutaj, jest ta forteca, no właśnie. Przede mną widzę, że jest kilku. Chyba tu gdzieś się kryją. O, jest, jest. Kurde, jesteś mocny, widzę po twoim pasku żółtym, że jesteś troszeczkę mocniejszy od pozostałych. Co nie zmienia faktu, że i tak padasz jak mucha. Dawaj, 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 póki jest odwrócony. No i kurczę. Co to jest? Centurion. Mówię, czemu tak powoli mu schodzi życie? On przecież miał jeszcze barierę. Dobrze, wiecie co, jak on ma tam barierę, no to ja troszeczkę tutaj może przegrupuję się. Naładowany. Tak, pasek mam naładowany. Jest tam jeszcze jakiś inny gracz, więc może mi pomóc troszeczkę. Pięknie z bara dostał. Ekstra. Bardzo fajnie. Jest tu inny gracz, tak jak mówiłem, więc on też większość pewnie wybił. 26 poziom ma, więc nie taki mały. No dobrze. Gdzieś tutaj, gdzieś widzę, że chyba... Czy to się zaczyna wejście do jakiejś jaskini, czy nie? Czy może nie do jaskini, a do kanionu? Tak, Ghost oczywiście będzie skanował coś tam, jak zwykle. O! No, powiem ci, ledwo cię rozpoznałem tu, kolego. Myślałem, że to krzak. No tak stanął, a to jest jakiś wojownik. Jakiś wojownik. O! Zielona skrzyneczka, to są zwykłe jakieś przedmioty. Oczywiście, no, equip. No tutaj w tym przypadku jest to broń. No czyli equip też, jakby nie patrzył. Dobra, masz żeryj. Psion. Tam jeszcze jest jeden. Dobra, poszedł. Ciebie bym mógł tu wyeliminować. Na szczęście wiecie co? Kurde, tu jest ktoś jeszcze chyba. A jest, tam się chowasz. Lata w kółko i pewnie tak wiecie co. Próbuję mnie tutaj dostać, ale nie uda mu się to. Ci duzi, gdyby nie te skakania, to są bardzo powolnymi jednostkami, więc łatwo jest je trafić i łatwo jest je zabić tak naprawdę w porównaniu do tych zwinniejszych, gdzie mogą szybko schować się za jakąś barierką. O, jest centurion, dobrze, dobra. W sumie mógłbym tam podskoczyć, mógłbym se skilla walnąć. Jestem chyba za daleko, bo w ogóle mnie nie atakują. Tak mi się zdaje. A dobra, z boku ktoś mnie tu atakuje. Chyba gdzieś tutaj. A jest, no właśnie. Dawaj. Ojej.
No z tym jest troszeczkę kłopot. Ta ich osłona troszeczkę drażni, ale wystarczy kilka razy go trafić i on za chwilkę, słuchajcie, robi się troszeczkę ogłuszony. Wtedy mamy szansę. Wow. Dobra. Pięknie. Ten, kurczę, skill Hulka jest bardzo dobry, bardzo przydatny. Nieraz dupę uratował. Legionary. Jeden, drugi. A, żyje, żyje, żyje. Dawaj, dawaj. Okej, mam cię. Gdzieś tutaj jest Sion. Tam jest jeszcze kolejny Legion. Dawaj, dawaj, bo tu już jeden starczą czeka. Pięknie. No dobra, jak to tu wygląda? Ktoś się gdzieś tu chowa. Nie wiem, pod spodem pewnie jest. A nie, sorki, jest tutaj. Dobra. No, jeszcze kilku widzę. A, jesteś, jesteś. Pa, kurczę, zawinął się. Nie trafiłem go. Trzeba go dobić normalnie ze splówki. Okej, lecimy na dół. No jest ich sporo, naprawdę, ale tak myślałem, że przy twierdzy będzie troszeczkę ich bronić. Okej. Weźmiemy sobie, wiecie co? Schowamy się gdzieś w dół, szybciej w dół. Ja troszeczkę sobie kucnę, o. Stąd mam też taką niezłą miejscówkę, wiecie co? O kurczę, Kolosus. Ciebie chyba nie widziałem, tak mi się zdaje. Jest silny, ale od kapitana, od centuriona jest chyba słabszy. Znaczy, dłużej trzeba w centuriona nawalać, żeby go pokonać. Tam jest jeszcze jeden, też bym ciebie mógł ściągnąć, właśnie. No i... okej, fajnie, wszystko? No posprawdzajmy, może jakiś equip wypadł, chociaż tutaj jest rzadkością coś wydropić. Naprawdę trzeba godzin spędzić, żeby naprawdę jakiś fajny przedmiot wydropić. A i z tym nie wiadomo też do końca, czy akurat dla swojej klasy wydropimy, bo o ile wiecie, zwykłe przedmioty typu rare, czyli rzadkie i te mniej rzadkie, czyli zielone i niebieskie, dropimy dla naszej klasy, ale już jeśli chodzi o legendarne i egzotyczne zbroje, no to możemy wydropić dla klas Huntera lub Warlocka, jeśli jesteśmy tytanem, no i na odwrót oczywiście. Więc można się troszeczkę wkurzyć. Znajdując coś fajnego, a okazuje się, że jest to dla innej klasy. Dawaj, dawaj. Pięknie. Jeden poszedł, jest drugi. Raz. No, przeładuj. Szybko, 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 szybko. Klocek pobiegł. Dobra. Jest tam czy nie? A jest. Ale to inny. Trafię. Kurczę, może wiecie co, w spluwę będę celował. O, właśnie. Dobra, wystrzelam kilku. Ten ma chyba mało, właśnie. No i tego by można było jeszcze tutaj wykończyć. Nie wiem, czy wyjdzie w ogóle teraz. Ale on już jest na wykończeniu. Zresztą my w tamtym kierunku nie będziemy szli, tylko gdzieś tu. Okej, mam cię. Ty też masz mało życia, właśnie. Chował się cały czas. O. Dawaj, dawaj. W sumie to można było chyba rozwalić. Nie, to jest jakieś światło. Myślałem, że coś wybuchowego. Pięknie. No dobra. Wow. Dawaj go, dawaj. Bo ktoś tutaj z boku mnie nawala cały czas. A, są, rzeczywiście. Kilku się znalazło. Ale to nic, tutaj mam akurat taki fajny patent, który zaraz wykorzystam. Pięknie. Tylko ten dryblas został. Ale i on.
Ale i on padł. Tu jest ten terminal. O, proszę. Nawet nie spojrzałem na mapkę, wiecie co? Ale dobrze. O, szybko, 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 szybko. Ktoś mnie tutaj... Ojejku, Centurion. Dobra, mam go. I poszedł chyba, tak jest, poszedł. Ja się stąd zmywam, bo punkt nowy po prostu mi się pokazał na mapce. Więc sobie tam lecimy. To jest gdzieś tutaj. Nie, trochę dalej, punkt się zmienia cały czas. Daleko, o nie, 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 nie. Czy przebić się na Hama? Wiecie co? Spróbujemy zrobić takiego my... O, jejku. Trochę źle. Ale się uda. Ha, kurczę, uda się, dobra. Idziemy, idziemy do naszej miejscówki. Gdzie mamy iść w ogóle? Czekajcie, to tu? Nie, to gdzieś tu. O, właśnie. Mogę tu wezwać jeszcze raz? Mogę. Widzę, że dosyć szeroko, więc się zmieszczę. Aha, i to jest... Tutaj. Respawning restricted. No dobra. Ojejku. No to samo pomyślałem, że to jest zasadzka. Tylko pewnie jak sam w środek wejdę... Oj, nawet nie musiałem wchodzić. Dobrze. Pięknie. Dawaj następnych. Tam są chyba wybuchowi? Nie. Nie, nie, sorki, sorki, myślałem. To są ci psioni, czy jakoś tak. Trochę z daleka wyglądają jak, wiecie co, ci jakby tacy w kaftanach, co wybuchali. Oni tak troszeczkę mieli ręce związane z przodu, tak jak właśnie ci kaftanowcy. Okej. No nie wiem, czy wszyscy... Nie, nie wszyscy. Tu ktoś jeszcze jest. A, są, są. Ha, pięknie. Nice shot. Dobra, dawaj mi to. Equip biorę, bo... Nawet jeśli to nie są jakieś rzadkie przedmioty, to nieraz też mają moc. Też posiadają moc jakąś tam... Czy tam defa. Więc też warto zbierać wszystko, ale najwyżej możemy sprzedać. Jak się nie będzie podobać, to możemy to zawsze sprzedać. Dobra, tu nie wejdę chyba, co? Nie, no tutaj muszę cały czas chyba... tych powybijać. A kurczę, dobra, ja zrobię i tak ankietę osobną, ale słuchajcie, bo... wiem, że Destiny bardzo mało osób ogląda. Ale chciałem się zapytać was, tylko mówię, to będę chyba jeszcze jakoś osobno tam... robił ankietę, czy chcielibyście może zobaczyć GTA na PlayStation 4, jak wyjdzie. Mówię tutaj oczywiście o zrobieniu pełnoprawnej serii, bo i tak nie będę miał czego za bardzo nagrywać w listopadzie. Czy w październiku wychodzi? W listopadzie albo w październiku, zremasterowana. Więc, a powiem wam szczerze, że mam straszną ochotę sobie pograć w tą grę. I takie moje tutaj małe pytanie do was, będę jeszcze o tym rozmawiał na jakichś osobnych filmikach, ale moje pytanie do was, czy chcielibyście tą serię zobaczyć jeszcze raz, tylko w oczywiście ładniejszej oprawie graficznej. No i tam oczywiście jakieś będą nowe dodatki, nie wiem ile, ale coś tam nowego mają dodać. Kilka takich rzeczy, które mają troszeczkę urozmaicić rozgrywkę. Może jakieś dodatkowe misje będą. Pewnie tak, pewnie tak. O, Bane of Emperor, udało ci się zdobyć trofeum, ekstra. Ekstra, ale zaraz padniesz, padniesz, kurczę, padniesz, cholera. Stój, 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 chwila, chwila, niech się naładuje. Okej, dobra, jesteś mój. Cały magazynek poszedł. Więc trzy magazynki poszły. Czemuś zielone skrzynki cały czas wypadają, a nie jakieś fioletowe? Lub nawet, no mogą być te nawet rzadkie. To chyba wszystko. Open the gate. Już się robi.
No duże. Bardzo duże. O kurcze, już czekają, słuchajcie. Ale ładnie granacik tutaj zadziałał. Kurczę, ten ma żółty pasek jeszcze, cholera. Jest jeszcze mocniejszy niż normalnie. I na dodatek ma jeszcze tarczę, no kurczę. Okej, mam cię. Relic Harvest Mars, o właśnie. Bounty, questcik malutki też zaliczyłem. Cieszę się bardzo. No i biegniemy dalej, nie? Tu? Chyba tu. Przeładuj tą giwerkę. Getting close. Jesteśmy blisko. Tak jest. Fajnie. Już się nie mogę doczekać. Dobra. Capture the Spire. Gdzieś tutaj. Aha, jestem na zewnątrz. We have to cross that bridge. Przekroczyć ten most, tak? Nie ma tu There's the nikogo. spire, straight ahead. Dobra. Nie wiem o jaki spire chodzi w ogóle. Ale gdzieś tam jest właśnie zaznacz. Czekajcie, bo ja źle zacząłem, bo nie wiedziałem, że oni tutaj na moście wyskoczą. Więc lepiej chyba stąd. Wow, jest. No co jest? Nie mogę wyjść. Cholera, się zahaczyłem to na tej szynie jakiejś. Dobra, ten poszedł. A, tu dwóch jest, kurczę. Czy to jest ten, kurczę, duży łepek, coś stoi? Nie, to jest kolosus. Zaraz zobaczę, wiecie co, najpierw muszę się nimi zająć tu na chwileczkę. O tak. Pięknie. W sumie mógłbym ciebie ściągnąć. Ci mi tak za dużo tych obrażeń nie zadają, wiecie tutaj. Ten level też robi swoje, jakby nie patrzał. Dobra. Ciebie także mamy. Tutaj jest ktoś. A, tu jest. Dobra. Pięknie. Mamy go z głowy. Tu jeszcze jeden widzę. Aha, jest tam. Okej. Dawaj, 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 bo zaraz zginiesz. Wycofujmy się. Idziemy. Tutaj. Za daleko, ale od tyłu oberwał. Dobra, muszę, wiecie co, troszeczkę tu stanąć z boku. To się chyba nie otworzy, dopóki tych nie wybije. No niestety. No nie będziemy się bawić. Zrobimy tak. I tak. No i nie chce się otworzyć. Chyba że skoczymy tam na górę. No jest jeszcze taka opcja, no właśnie. You handle the cabal. I'll wake the eye. No jest ich naprawdę sporo, ale można się tego spodziewać, to jest chyba ostatnia planeta. Tak mi się zdaje. Wow. Ten jakimiś tam granatnikami. Jakimś granatnikiem strzela. Pięknie. Więc może sobie, wiecie co, zmienimy. A, zapomniałem. Musimy sobie zmienić na Fusion
Rifle, tak jest. I najlepiej by było podejść do niego troszeczkę bliżej. Ależ pięknie oberwał, zobaczcie, dwoma hitami poszedł. Tutaj jest coś. Skurczę ten punkt chyba. Nie wiem, gdzieś ten punkt tutaj jest pokazany. Ale nie mogę się za bardzo skupić, bo wiecie co, cały czas mi ktoś tutaj po plecach strzela. Aha, tu. No i chyba o to chodziło. No dobrze. Coś tam zniknęło, wiecie co? Nie wiem co to jest, ale... Łohohoho! Primus Shawl. Szał, ojejku. Nie no, muszę kurczę gdzieś się skitrać troszeczkę dalej. O Boże. No to teraz widzę dopiero byczek wyszedł. A będzie ciężko samemu chyba go rozpieprzyć. Na dodatek widzę, że wali cały czas z rakiet. Dawaj, 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 dawaj. No nie cackają się, nie cackają się. Jak to tam wygląda? Jak mu schodzi te życie w ogóle? Nie, no powiem, że dosyć szybko mu schodzi. Myślałem, że będzie ciężej. Wiecie co, ja może troszeczkę jestem już trochę przewrażliwiony na tych strajkach. Na tych strajkach to są naprawdę potężni bossowie. O rajdach już nie wspominając. Jak się przesiada później do kampanii, to to się wydaje troszeczkę prostsze. Bo tam naprawdę trzeba natłuc tego przeciwnika, żeby mu zeszło te życie do końca. Jak go rozwalimy, to tamci powinni też paść, więc nie będę się tam skupiał na innych, tylko na nim. Zresztą już tam mu... O, już. Już po nich. Już po nich. Ale ci nie znikają. Nie znikają coś. Chyba, że coś muszę z tym zrobić znowu. A nie, teraz zniknęli. Aha, i koniec misji. It's time to enter the Black Garden and finish this. Dokładnie, dokładnie, czyli jesteśmy bardzo blisko końca naszej wędrówki. No dobra, my kończymy misję, zaraz zobaczę, czy jeszcze nie będzie jakiejś scenki fabularnej, czy nie. No i pomału będziemy się żegnać. Okej, moi kochani, w tym miejscu sobie skończymy. Ja się z wami żegnam, zapraszam na kolejne odcinki. Trzymajcie się, cześć!